Każdy, kto kiedykolwiek grał w MTA, miał ten moment, kiedy kupił swoje pierwsze auto i przestał być CJ-em. Znaczy w sumie nadal był CJ-em, ale trochę mniejszym. Dzisiaj jest właśnie ten dzień, kupimy sobie swoje pierwsze auto na tym serwerze. Minął już w sumie tydzień od ostatniego odcinka, albo nawet chyba więcej. Pamiętajcie, łapeczka w górę i subskrypcja i komentarz dla statystyk. No. Lecimy, nie? Witam was wszystkich w kolejnym nietypowym odcineczku. Dlaczego nietypowym? Ponieważ dzisiaj gramy sobie na projekt RPG. I słuchajcie, nadszedł ten moment, żeby w końcu kupić sobie jakąś furę. Nawet nie wiecie, jakie to jest po prostu ograniczające, nie? Jeśli nie macie swojego własnego auta i musicie, nie wiem, wszystkich prosić. O, na przykład tutaj, siema masny, elo, kuchas, masny, siema wariacie, siema. Dobra, chyba mamy ogarniętą taksówę tutaj, pozdrawiamy ty, dobra, kozak. Polecimy sobie do kilku miejsc, myślę. Podwieziesz? O, dobra, mamy typa, dobra, wszystko się szybko zaczyna. Szybciej niż myślałem. Dawaj do salonu, do herty, nie? Nie wiem do końca, gdzie znajdę jakąś fajną furę, bo na razie nie chcę kupować nic takiego mega drogiego. Chcę sobie wziąć po prostu coś, czym będę mógł sobie do pracy dojeżdżać. Nie wiadomo, jak to na początku wygląda rozgrywki, tak? To zawsze tak wygląda. Także polecimy sobie do jakiegoś salonu. Wiem, że tu jest chyba jeszcze jakiś cygan, coś takiego. W ostatnim odcinku byliśmy już na giełdzie samochodowej, ale ja zwykle staram się unikać giełd samochodowych, ponieważ wiecie, tam trzeba trafić na gracza, który jest akurat online, a to nie zawsze się udaje, więc ja tam wolę jednak polegać na salonach. O, czekajcie, o tu chyba... O, dobra, kozak. Dziękuję. Także wbijemy sobie do tego salonu. I tutaj, ojej, 30 tysięcy. Ojeju. Ej, taka fortunka z salonu. Fajne auto, nie? Na począteczek. Jak na pierwsze auto może być całkiem spoko. Tutaj mamy jeszcze... Admirał 29 za coś takiego. To fortuna lepiej wygląda, naprawdę. 56 tysięcy za Eurosa. Primo 12. Ej, te auta wcale nie są takie drogie, jak myślałem. Myślałem, że one będą droższe. A, okej, 100 tysięcy, nie? Dobra, ja już nic nie mówiłem. Tutaj raczej nie będę nic kupował. Polecimy sobie do jakiegoś cygana albo coś takiego. Tak naprawdę do tej pory byłem tylko na kilku giełdach. W zasadzie to na jednej giełdzie w San Fierro. I tam nie było nic takiego, wiecie, ciekawego. O, bo zapomnę. Tutaj pod F5 macie zakładkę polecaj serwer. I tutaj sobie wpisujecie mój kod PRPG791. 2, wpisujecie go sobie tutaj, odbieracie nagrodę darmowego tysiaka, polecam. 77 osób odebrało już darmowego tysiąca, czajcie to? 77 tysięcy z mojego tutaj, kurde, kodu zostało wydane, ja pierdzielę. Ale dobra, my polecimy sobie do jakiegoś cyganito. Myślę, że to będzie znacznie lepszy pomysł. Poczekajcie, urząd, praca, mechanik, stacja paliw, gdzie jest jakiś Mirek? Salon pojazdów. Ej, tu jest tego dużo. Tam jest salon pojazdów? Co to za pojazdy? A tu dużo tych salonów. Ale dobra, my chyba musimy sobie polecieć tutaj raczej. Tu jest chyba ten taki cygan najzwyklejszy, nie? No to salonem pojazdów to bym tego nie nazwał. No ale dobra, my mamy tutaj Euros przechowywalnia. Mamy Eurosa w przechowywalni. I mamy Turismo na Richmond. A gdzie to jest? A, okej. Po raz ostatni użyjemy sobie auta, które zostało mi wypożyczone tylko na czas, wiecie, bycia CJ-em. Czyli w sumie, nie no, to trochę za długo, to by było na zawsze. Nie, nieważne. W ogóle, jak już mogliście zauważyć, ogarnąłem green screena, wygląda znacznie lepiej, mam przynajmniej taką nadzieję, że wygląda znacznie lepiej, tak mi się wydaje. Teraz kluczowanie powinno być znacznie lepsze, to przede wszystkim przyszedł softbox. Jeśli ktoś nie wie, co to softbox, to sobie możecie wygooglować, po prostu taka lampa duża, taka kuźwa, takiej wielkości, taka, nie? Taka jest duża. Więc wszystko teraz jest dobrze oświetlone. Myślę, że teraz już naprawdę możemy sobie zacząć działać z tym softboxem tutaj, nie? O, tutaj jeszcze proszę, masny, dzięki byku. Ale dobra, poczekajcie, weźmy sobie... O, Euros, Krychu, dobra, Krychu, pozdro Krychu, teraz tylko tego nie zniszczyć, nie? Będzie przypał. Krychu to chyba moderator jest. Także jak rozbije to auto, to droga do mechanika będzie drogą pobana generalnie. Także lepiej nie ryzykować. Ale tak, myślę, że przede wszystkim przejedziemy się do jednego cygana, bo tam prawie na stop, no tak 97% jestem pewien, że tam jest właśnie cygan i tam możemy sobie kupić jakąś furkę fajną. A wiadomo, pierwsza fura bardzo ważna. No ile mogę polegać na tych samochodach innych graczy, tak? To już będzie trochę głupie. I niedługo myślę, że uda mi się uzbierać na jeszcze inne auto. Więc myślę, że długo sobie tym pierwszym autkiem nie pojeżdżę raczej, bo jestem już naprawdę bardzo blisko zbierania na sultana. I mi myślę, że na... O Jezus! Co to się stało? Chłop co zrobił? On przeze mnie przejechał? Co to było? Wracając do tematu. Myślę, że jestem naprawdę blisko zbierania sobie już pieniędzy na sultana, więc następny odcinek prawdopodobnie będzie właśnie z kupna tego samochodu. Ewentualnie jeszcze będzie tam jakiś tuning albo coś takiego, ale wątpię, żeby się udało tyle zarobić. No ale no cóż, no, nie ma co nie doceniać kosiarek, nie? Na kosiarkach naprawdę wciul pieniędzy leci, naprawdę. Tutaj był gdzieś ten cygan. O, stówka od Demon. Dzięki, Demon. Demion w sumie. Nie wiem. O, tutaj mamy to faktycznie. Dobra. Co my tutaj mamy? Okej. Jakiś sadlerek, jakaś tampa, jakiś tutaj tego. Okej. Nie, dupy to nie urywa, nie ma co ukrywać, no. A ile to kosztuje wszystko? 15 tysięcy? Co? Ale przecież to taka fortuna była taka tania tam. Co to, jak to się stanęło się? 17, prawie 18 tysięcy za...
u cygan... Gdzie jest ten cygan? Ja mu naklepię, nie? Ej, ale serio, jakby jakim cudem u takiego cygana ceny są podobne do tego w salonie? Ty, to chyba nie jest cygan, co? Tu na pewno są jakieś tańsze samochody jeszcze gdzieś. Ja w to nie wierzę po prostu. Myślałem, że jak u cygana, to wiecie, jakieś perenia, ale jakiś kuźwa, może jakiś Walton czy coś? A tu... No nie wiem, no. A kto tam popylał takim szarym gówniakiem obok Angel Pine? Wąski! O, wąski! Kozak, czekaj, a mi by jesteś potrzebny, byku, nie? Puu! Słuchaj, odcinek nagrywany jest, gdzie tu znajdę jakiegoś cygana z autami pokroju pereniala. Dobra, wąski to już, kurde, baczny moderator. Cygan w Angel Pine. Ale to tam tampa stoi za 17k. Jak dosłownie w salonie do herty mogę taniej. Restuję się co jakiś czas, No i podobno w tym Angel Pine są takie najtańsze samochody. No ale no to kuźwa, to tam było dosłownie 2k taniej niż w salonie, nie? To ja sobie wolę w salonie już kupić coś. Nie wiem, a może tampa lepsza jest od takiej te fortunki czy coś, nie? Ojeju! Fuck. O Jezu, to jeszcze przy wąskim takie rzeczy. Ale dobra, on chyba z duty zszedł, nie? Chłopa nie ma na duty, to można skracać, co? Ulololololo, dobra. Wąski odpina pasy, bo nikt go nie lubi, a kierowca nie odpisał, bo ma go gdzieś. Wąski wyskakuje. O nie, przepraszam, wąski! I pobiegł tam, biedny, jeju, przepraszam. Teraz mi trochę głupio w sumie, nie? Ja pierdzielę, teraz wychodzę na jakiegoś, wiecie, egoistę, czy coś. O, tutaj. Ej, to są motocykle. Ty, nawet nie wiedziałem. O, i wózek można kupić. Ty, ja mam pomysł, nie? A jak, ile kosztuje taki wózek? 11 tysięcy za wózek, okej. To jest kusząca propozycja. To jest coś, co przemyślę. A jakby tak faktycznie jeszcze na tej giełdzie spróbować? No bo wiecie, z jednej strony tam jest mała szansa, że uda mi się kupić akurat na odcinku, akurat będzie ktoś online, ale z drugiej strony, jeśli by się udało tam jakąś fajną okazję wyrwać... No wpadniemy sobie na tą giełdę. Myślę, że to i tak nic nie szkodzi. Jest kuźwa dopiero, nie wiem, 11 tak naprawdę. Mamy dużo czasu, a nuż uda się coś kupić, nie? No zobaczymy, no nie wiem. Dobra, tu jest ta giełda. Okej, ale tu jest dużo pojazdów, nie? Nie no, musi być jakieś auto, które będzie w miarę tanie i wiecie, i będę mógł sobie je kupić jako taka pierwsza furka, nie? Co my tu mamy? Patrzcie, tu już mamy coś. Walton, 5000. Idealnie w mój budżet, normalnie. No i wygląda też tak, kurde, no. Nie no, dobra, nie wygląda najlepiej. On w połowie z drewna jest zrobiony. Mamy Primo za 12, nawet taniej ten Walton. Na czerwono Xis, a tutaj też teren na czerwono. Właśnie tego się spodziewałem, nie? Że będzie problem z tymi osobami. Tu kolejny Xis. U Napoleon, 4500. Silnik 1.2. Silnik 1.1, o, tutaj mamy nawet dobry silnik, 1.2, bo nawet taniej, 4.399, dobra, szukamy okazji, nie? Ty, do tych giełdach to naprawdę dużo osób. Ja pamiętam, że na For Life jak próbowałem coś kupić, to nigdy mi się nie udawało, nie? Tutaj to może być inaczej faktycznie. Kozak, dobra, poczekajcie. Mega się zainteresowałem tym Waltonem tutaj. Myślę, że jako taka pierwsza furka to będzie idealne auto, bo jest chyba najtańsze z nich wszystkich z tego co widzę. Dobra, wywalone, wiecie co? 1.2 silnik, piszemy do kulwo. O Jezu, to kulwo, o ty kulwo, o ty kulwo. O mój Boże, czemu taki nick ludzie mają? PM, kulwo, piszemy do tej kulwy. Co ty kulwo? Siemano, zainteresowany jestem. Zainteresowany jestem, damy radę zejść do 4000? Sprawdzimy to. Słuchajcie, moje umiejętności Mirka handlarza nigdy nie były na wysokim poziomie. To nie jest poziom kuźwa, nie wiem, Dewarusa, że sobie potrafię w miesiąc, nie wiem, Turismo kupić albo coś takiego. Dobra, może nie w miesiąc, ale no chłopiec dobry generalnie. Ja tam nigdy nie miałem jakichś dobrych umiejętności w tym. Czekajcie, co tam u kulwy? Kulwo, ta nie będzie problemu. Elo, tam stał kuźwa za 5000, a tu mi się udało do 4 zejść. Kozak. O, to super, jestem na giełdzie już. Kurde, wiecie co ja wam powiem? Ja się nie doceniałem, nie? Ja mam lepsze umiejętności Mirka handlarza niż kuźwa myślałem wcześniej. Ale mamy w dodatku dwie butle z gazem. Słuchajcie, LPG zamontowane już z tego co widzę. No także Walton z LPG na pace. Kozak. Ciekawe to jest, nie? Że mamy takie butle. Dobra, będziemy tutaj Agniechę przewozić z tyłu. O, co? Kto to jest? Walak. Ty, to ten chłop od tego auta chyba. Co za baba? Trzeba będzie z tego jakoś przemalować jeszcze fajnie. No taki Walton, kurde, nie wiem w jakim kolorze by wyglądał dobrze, szczerze mówiąc. Może walniemy jakiegoś takiego na bogato, jakiś taki, nie wiem. Też nie wiem do końca i w jaki sposób się tutaj kupuje i sprzedaje samochody. Biuro giełdy. Ty! LOL! Ale kozak interior! To wszystko to jakby w środku jest, tak? Czemu tego od środka nie widziałem? Co jest? To tu... Jakby od zewnątrz nie widać tego. Dobra, to jest kulwo, o siema kulwo. Dobra, wchodzimy do środka, 4000 za Waltonka. Według mnie to naprawdę kozak cenka. Jestem z siebie dumny, że udało mi się coś takiego wynegocjować. Dawajmy tego Waltona. Musisz dać tym plus kasę do oferty. Aaa, no ta, bo chłop by mi tutaj za darmo to dał, dobra, 4000. Dzięki, dobra, so. Kurde, ty faktycznie, ja bym chłopa oskamował na 4k przez przypadek. Nie wiedziałem, że trzeba coś takiego zrobić w ogóle, nie? Ale dobra, lecimy po tą furę, ona tam już czeka na nas, co? Ja pierdzielę, ale excitation. Ja pamiętam swoje pierwsze auto na For Life, to było chyba Esperanto. Tutaj, kurde,
trochę wyższy standard, mam wrażenie. Chciałem radę tutaj wejść. O, dobra, prawymi drzwiami trzeba wejść, lewe się nie otwierają. Puszczamy ręczny. No i panowie, no co ja wam mogę powiedzieć, nie? Wyjeżdżamy, to jest seks maszyna. Może wam się to takie głupie wydawać, szczególnie graczom, którzy już tutaj grają długi, długi czas, ale naprawdę uwierzcie mi, mieć swoje własne auto i nie musieć, wiecie, martwić się o to, żeby odstawić te auto kogoś, nie? Z powrotem naprawione. No to tutaj się nie musimy o to martwić, tak? To jest moja fura, ta wywalona, gdzie ona będzie stała tak naprawdę. Ty! My musimy tego Eurosa stamtąd zgarnąć jeszcze. No. Tutaj jest też sprayarnia cała. Tutaj można się zesprayować. Faktycznie. Dobra, dobra. Da się. Kolor podstawowy. Ej, to ma dwa kolory. Nie, co jest białym kolorem w tym aucie niby? To chyba nie ma drugiego koloru. Pierwszy kolor, 200. Ale dobra, czekajcie. Weźmy z czerwony, ale nie taki mega, mega jasny, bo to tak zbyt pastelowo będzie wyglądać. Taki ciemniejszy może, co? Zatwierdź. I zobacz podgląd. No, ty, ja bym nawet chyba ciemniejszy pierdzielnął. Teraz zatwierdź, zobacz podgląd. No, sztos, naprawdę sztos. Ale no nic się nie może równać z naszym Moltonem. Jezu, ja tutaj chwalę to auto, jakby to było faktycznie jakieś, nie wiem, feroci, nie? Jak z tego salonu, kuźwa, feroci. Sraroci, a nie feroci. Ale dobra, wiecie co? Ten odcinek jest już i tak zdecydowanie za długi. Myślę, że na razie odpuścimy sobie te offroady. Nie będziemy tutaj, wiecie, nie będziemy z Voltona robić jakiegoś terenowego samochodu. Chyba, że będziecie chcieli, nie? Może w przyszłości sobie coś tutaj zrobimy? Nie wiem, Volton na full tune na przykład, nie? Co wy sądzicie o tym? Ja jestem na tak, nie? Więc to tylko od was zależy. 11 tysięcy od Michał Jumper pod koniec jeszcze. Ja pierdzielę Michał Jumper. Myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. No Volton wyszedł naprawdę ładnie. Powiem wam szczerze, że nie wiedziałem, że kupię Voltona. Myślałem, że to będzie jakaś inna fura, ale nie jestem zawiedziony. Taki kolor jest dosyć okej, myślę. Jeśli chcecie jakiś tunik tego Voltona, to piszcie w komentarzu koniecznie. Wiadomo, komentarz dla statystyk, łapeczka dla statystyk, subik dla statystyk, nie wiem, cokolwiek. Nie będę was tu już dłużej przytrzymywał. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. I co? I widzimy się w następnych odcinkach, nie? W sobotę o 13:00, pamiętajcie, zawsze. Elo.